Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Raz, jeden, dwa, dzień dobry, Siewcą, kolejny poniedziałek naszego życia i otrzymujemy piękne słowa z Ewangelii. Jezus mówi do mnie i do ciebie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przyjdźcie do mnie, ja was pokrzepię. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz pięknie powiedział, że brak modlitwy świadczy o tym, jak bardzo liczymy na siebie, na swoje siły. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. Nie jesteście zdani tylko na swoje siły. Jesteście utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię. On obiecał, że będzie z nami, że cokolwiek będzie się działo, On nam pomoże. Chcielibyśmy prosić Ducha Świętego o taką mądrość w planowaniu naszego dnia, by zawsze był czas na spotkanie z Bogiem, czas na modlitwę. Niech to będzie czas wytchnienia, odpoczynku, ładowania duchowych akumulatorów. Żyj, rośnij, odważ się pójść do Chrystusa. On cię pokrzepi.